Kristen Milioti w ostatnim czasie w bardzo ciekawy sposób dobiera sobie rolę. No bo najpierw nie tak dawno temu było Black Mirrorowe USS Callister, później Palm Springs i teraz całkiem niedawno bardzo przewrotne spojrzenie na rom-com, trochę dystopii, trochę tutaj cyberpunka, chociaż Chip nie sieje takiego spustoszenia w głowie V, sieje inne spustoszenie, ale gdy zagłębimy się w tę produkcję, okaże się, że pod tą fasadą, pod fasadą slapstickowej, bądź co bądź komedii, kryje się prawda o naszej rzeczywistości. Minął już ponad tydzień od premiery HBO Max w Polsce, no i sobie trochę potestowałam, poklikam i w pewnym momencie moją uwagę przykuł plakat. Plakat z Kristen Milioti, którą notabene bardzo cenię, i plakat wyglądający bardzo dziwnie i zapowiadający doskonale tę produkcję. Myślę sobie, 8 odcinków po 30 minut, czemu by nie spróbować? Najwyżej wyłączę wcześniej, ale nie wyłączyłam wcześniej, bo okazało się, że to naprawdę bardzo dobry serial. Nie mówię, że idealny. Mamy tutaj dłużyzny, czasami ta akcja jest nienaturalnie rozciągnięta, można się trochę zmęczyć, ale gdy zaczynamy się męczyć, gdy wjeżdżają te dłużyzny, wtedy Kristen Milioti przejmuje scenę i jej towarzysz na ekranie i te dłużyzny nie są aż tak bardzo dotkliwe. Ja mam na imię Ola, a to jest recenzja serialu pod tytułem Made for Love, stworzona do miłości, właśnie z Kristen Milioti w roli głównej. Jest to produkcja, którą można oglądać w serwisie HBO Max i ma, tak jak mówiłam, 8 odcinków, które przelatują bardzo, bardzo szybko. 25-30 minut można ten serial wciągnąć na jednym posiedzeniu, maksymalnie 2-3. Znaczy no maksymalnie to jak tam chcecie, ale naprawdę szybko się go ogląda. Bo oto poznajemy Hazel i to poznajemy ją w bardzo dziwnych okolicznościach, które, tak jak plakat, idealnie pasują do tego, jaki jest ten serial. Bo oto Hazel wynurza się spod powierzchni, podnosi klapę do góry, ta klapa uderza ją w głowę, ale ona nic sobie tego nie robi. Ma na sobie cekinową sukienkę, która zupełnie nie pasuje do tych okoliczności i jeszcze pokazuje środkowy palec w kierunku zamczyska, tylko takiego współczesnego zamczyska i wszystko jest takie pozbawione nasycenia, takie pustynne, czuć ten piasek, czuć, że twórcy inspirowali się tutaj trochę westernami, ale oczywiście tak jak wszystko w tej produkcji w przewrotny sposób. Okazuje się bowiem, że to, że Hazel uciekła z tego nowoczesnego hubu, to początek jej problemów, bo szybko wychodzi na jaw, że tak łatwo nie uwolni się od swojego męża Byrona Google, znaczy Google, wiecie, to nie jest zupełnie przypadkowe nazwisko, które się tutaj pojawi i nie będzie jej łatwo wyrzucić go z głowy i to nie przez to, że go tak bardzo kocha, tylko przez to, że ma w głowie Chip. Chip, który co prawda nie sieje w jej głowie takiego spustoszenia jak Chip V w cyberpunku, ale dzięki temu Chipowi jej mąż jest w stanie kontrolować każdy jej ruch, widzieć to wszystko, co ona widzi, słyszeć to wszystko, co ona słyszy. Stworzona do miłości to w gruncie rzeczy slapstickowa komedia, która ma tutaj elementy dystopii, ale z drugiej strony pod przykrywką tej komedii, pod fasadą tego wszystkiego kryje się prawda o patriarchalnych układach, o przemocowych relacjach i pojawia się w związku z tym pytanie, skoro mamy tutaj slapstickową komedię i to taką mega przerysowaną momentami, czy to przesłanie, to brutalne, prawdziwe, mroczne przesłanie, mroczne nie przez to, że to jest dystopia, a przez to, że to się odnosi do naszych czasów, w ogóle tutaj nie ginie. No i można by pomyśleć, że powinno zginąć, bo 8 odcinków, sitcomowa forma, no kurczę, co tutaj twórcy mogą takiego przekazać, ale okazuje się, że im dłużej oglądamy ten serial, tym mocniej to przesłanie rozbrzmiewa. I tak naprawdę problemem nie jest to, że mamy takie mieszanie form, mieszanie stylów, a to, że te sekwencje są umiejscowione czasami bardzo niegramotnie. Bardzo dużo skaczemy w czasie i przestrzeni również. Do przodu, do tyłu i momentami można odnieść, że to jest bez ładu i składu. Tylko że w tym momencie dużą rolę odgrywają tutaj aktorzy. Oczywiście bardzo dużą, tak czy owak odgrywają, ale dzięki nim te dłużyzny, te skoki w czasie, one nie są aż tak bardzo dotkliwe. Oni sprawiają, że lepiej możemy to znieść. I wiadomo, byłoby fajnie, gdyby scenariusz został tak dopracowany, żeby w ogóle nie było jakichś dłużyzn, ale skoro się tu pojawiają i pojawiają się w konkretnym celu, bo tutaj wszystko ma znaczenie, na przykład obrączki, które przypominają kajdanki, nawet one mają znaczenie,
no a tu jest krótki czas antenowy, no to dzięki aktorom, którzy naprawdę świetnie wczuli się w rolę, ten serial mimo wad nadal bardzo dobrze się ogląda. No ale właśnie, co jest w nich takiego, co sprawia, że możemy się przykleić do ekranu? Nasza para jest przedstawiona w sposób nie do końca antagonistyczny. Poznajemy Byrona Google, który jest takim Elonem Muskiem z Neuralinkiem i wymyślił sobie, że to będzie świetny pomysł, żeby wszczepić parom chipy do mózgów, chipy, które pozwolą im kontrolować każdą swoją myśl, widzieć to wszystko, co widzi druga osoba, żeby byli w 100% łącznością. Problem polega na tym, że Hazel nie zgodziła się na ten chip i wszczepił jej go po prostu, bo uważał, że to świetny pomysł, że ona na pewno tego oczekuje. Ogólnie, żeby to zrozumieć, trzeba zagłębić się w tę produkcję, trzeba ją obejrzeć do końca, bo wydaje mi się, że po obejrzeniu połowy sezonu to wszystko tak mocno nie rozbrzmiewa. I mamy tutaj małe sekwencje retrospekcyjne, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, dlaczego w ogóle Hazel uwikłała się w te relacje, dlaczego przez 10 lat była zamknięta w hubie, dlaczego dopiero później zdecydowała się na ucieczkę i w ogóle dlaczego, myślę, że mogę o tym powiedzieć, związała się z facetem, którego praktycznie nie znała. Z facetem, który traktuje ją jak seks lalkę, znaczy, przepraszam bardzo, jako syntetyczną partnerkę, bo ojciec Hazel właśnie z taką się związał, z Diane. Tylko w przeciwieństwie do ojca Hazel, który respektuje potrzeby swojej partnerki, troszczy się o nią, Byron troszczy się tylko o siebie. Jest zafiksowany na punkcie technologii, koncentruje się tylko na niej i jest egocentrykiem, narcystycznym egocentrykiem, socjopatycznymi skłonnościami, trzeba to przyznać, i w ogóle Magnussen świetnie wciela się w tę rolę, naprawdę fenomenalnie gra mimiką i można odczuć, że w jego głowie nie wszystko układa się tak, jak powinno, co też jest wytłumaczone, skąd to się wzięło. Byron ubiera Hazel, wybiera kolory jej strojów, wybiera kolory jej makijażu, lakieru do paznokci, mówi, ile może grać na komputerze, mówi, ile ma spać, kiedy ma mieć drzemkę, co ma jeść, kiedy jeść, a z jedzeniem to w ogóle ciekawa sprawa, bo on nie za bardzo toleruje zapachy, więc wymyślił sobie, że stworzy takie kulki. Kulki, które będą imitować dane posiłki. Jesz kulkę i odczuwasz na przykład kurczaka z frytkami albo deser czekoladowy. Wystarczy kulka, nie pachnie, super sprawa, prawda? Byron idzie nawet tak daleko, że każe swojej żonie oceniać orgazm po jego zakończeniu, po każdym stosunku. Pojawia się aplikacja na ekranie, której nie może wyłączyć, dopóki nie wypełni tej ankiety. W ten sposób Hazel jest jego pacynką. Pacynką w złotej klatce i w końcu decyduje się uciec z tej złotej klatki, chociaż okoliczności nie są takie, na jakie początek produkcji mógłby wskazywać. To miało się trochę inaczej rozegrać. W każdym razie, nie będę tutaj spoilerować, zmierzam do tego, że Milioti pod tym swoim wielkim uśmiechem, pod tą fasadą, ona krzyczy z rozpaczy i ten krzyk rozbrzmiewa coraz mocniej z każdym kolejnym odcinkiem, bardziej pokazując to aktualne, adekwatne do dzisiejszych czasów przesłanie odnoszące się do patriarchalnych relacji, do patriarchalnych układów i do przemocowych, toksycznych związków. Oczywiście, tak jak wspomniałam, mamy tutaj elementy slapstickowe. Między innymi już w pierwszym odcinku mamy tutaj lekki pastisz na slashery, albo nawet mocny pastisz na slashery, gdy ekran zaczyna migać neonowymi kolorami, a Hazel, wyposażona w siekierę, uderza jednego ze swoich oprawców w dłoń, odcinając mu palce. I to wszystko przybiera formę właśnie takiego wyśmiewania się ze slasherów. Kolejny element to to, gdy Hazel zakłada na głowę torbę po fast foodzie, bo w ten sposób myśli, że Byron jej nie zlokalizuje i dopiero jej ojciec zaczyna jej sugerować, że no spoko, w tym momencie nie widzi, gdzie jedziemy, nie słyszy, bo założyłaś słuchawki, ale wydaje mu się, że ten chip to musi mieć jednak GPS-a. Bo tak naprawdę Hazel nie jest w stanie decydować o swoim życiu. Nawet w momencie, gdy ten chip nie był w jej głowie, to ona i tak nie mogła decydować o swoim losie. I chociaż żyje, chociaż faktycznie egzystuje, to w przeciwieństwie do Diane, która jest syntetyczną partnerką, jej życie nie ma absolutnie żadnego sensu, a z drugiej strony ona zupełnie nie wyobraża sobie innego życia, bo te ostatnie 10 lat spędziła w zamknięciu, w hubie, który też jest bardzo ciekawą metaforą tej relacji, bo w hubie cały czas świeci słońce, cały czas wszystko jest idealne, nie pada, nie ma brzydkich zapachów, wszyscy leżą przed basenem, no wypisz, wymaluj, sielanka. Tylko że pod tą fasadą kryje się orwellowska wizja rzeczywistości i gdzieś tam wielki brat
cały czas czuwa. Wielki brat w osobie Byrona, który kontroluje Hazel, kontroluje wszystko, co ona robi. Natomiast poza tym hubem, poza słonecznym hubem, poza idealną rzeczywistością, wszystko jest brzydkie, brudne, pełne śmieci. Pierwsza sekwencja scen, ona od razu wprowadza nas w ten nastrój. Kadry są pozbawione nasycenia, pustynne, surowe, niczym trochę z westernów, ale oczywiście przerysowanych. I Hazel, która spędziła 10 lat w zamknięciu, ona również w tej swojej cekinowej sukience nie pasuje do tej rzeczywistości. I ona w pewnym momencie nawet zaczyna się zastanawiać, czy ten chip to przekleństwo, czy jej karta przetargowa. I bynajmniej nie chodzi o to, ile mogłaby zarobić na tym chipie, tylko bardziej o to, że ona też nie widzi innego życia. I tutaj trudno mówić o miłości i z jednej, i z drugiej strony. Oni właściwie się nie znali, gdy związali się ze sobą, ale ona tak naprawdę nie wie, jak ma inaczej funkcjonować. Dawno nie widziała rachunków, dawno nie musiała o siebie zadbać, dawno nie musiała pracować, o nic się nie musiała troszczyć. A żeby tego było mało, w pewnym momencie zaczyna do niej docierać, że przecież skoro Byron ją kontroluje, to łechta jej ego. To nie jest tak, że on ją kontroluje, bo chce jej zrobić krzywdę. On ją kontroluje, bo tak bardzo w ten dziwny, pokrętny sposób ją kocha, bo tak bardzo chce ją przy sobie zatrzymać, bo gdy ją poznał poza hubem, stwierdził, że pasują do siebie, że mają coś wspólnego. Bo to on jest od niej uzależniony, on się przed nią płaszczy, on ma manię kontrolowania. Nie ona. Ona ma w głowie chip, który on jej wszczepił. Więc poza tym, że mamy tutaj komentarz do patriarchalnych relacji, bardzo toksycznych, przemocowych, kobieta jest zmanipulowana, pod fasadą uśmiechu krzyczy rozpaczą, to jednak dociera tutaj też ta druga strona, drugie spojrzenie na tę sytuację, bardzo kłopotliwą sytuację, co jeszcze bardziej dopełnia zakończenie. Zakończenie, którego trudno się spodziewać. Dlatego moim zdaniem Stworzona do miłości to bardzo niejednoznaczny serial i swoją drogą perełka wśród nowych produkcji. Perełka, która trochę jest zdeformowana, nie jest taka idealna, ale tak samo nie jest idealna ta relacja, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda na idealną, bo ta produkcja ma trochę dłużyznę, skacze w przestrzeni i w czasie. Mamy bardzo dużo sekwencji retrospektywnych i to nie tak bardzo, bardzo posuniętych w czasie, ale tak trochę kilka dni, 10 dni, 10 lat i to wszystko w pewnym momencie zaczyna się mieszać. Ale gdy zaczyna się mieszać, to nagle okazuje się, że duet Milliot i Magnussen, oni potrafią sprawić, że te dłużyzny nie są aż tak bardzo dotkliwe, że mimo wszystko ten serial ogląda się bardzo dobrze. Ogląda się go bardzo dobrze jako slapstickową komedię, ale pod tą fasadą, tak samo jak pod fasadą tego idealnego huba, kryje się prawda, mroczna prawda o tych patriarchalnych relacjach, o przemocowych związkach i o tym, że to wszystko jest straszliwie niejednoznaczne. Bo chociaż Milliot w roli Hazel krzyczy z rozpaczy, to w pewnym momencie zaczyna trochę zmieniać zdanie. Nie z miłości, chociaż jest stworzona do miłości według swojego męża, ale z innych pobudek, być może również egoistycznych. A na to wszystko miało wpływ to, jak zostali wychowani. Oboje mieli trudne dzieciństwo, które wpłynęło na to, jak postrzegają relacje. Bardzo podobało mi się to, że twórcy w tak świetny sposób wykreowali paralele między bohaterami, paralele między Hazel i Diane i paralele między Byronem i ojcem Hazel, jednocześnie akcentując różnice straszliwie abstrakcyjne, no bo okazuje się, że ojciec Hazel jest w stanie lepiej traktować swoją syntetyczną partnerkę od tego, jak Byron traktuje Hazel. Zanosi się jednocześnie na to, że powstanie drugi sezon tej produkcji i prace już ruszyły i w związku z tym pojawia się pytanie, czy twórcy będą w stanie podtrzymać tę dynamikę, która trochę się gubiła w tym pierwszym sezonie i dodać coś nowego, coś ożywczego do tego konceptu, bo wiele zostało już tutaj powiedziane. Oczywiście można rozbudować kwestię tego, jak to się stało, że stali się takimi ludźmi, ale wydaje mi się, że twórcy powinni iść o krok dalej, żeby jeszcze więcej wydobyć z tego konceptu bardzo dobrego, tylko jak to często bywa w przypadku takich produkcji, one w pewnym momencie stają się przeciągnięte i obawiam się, że to może być taki przypadek. Niemniej jednak pierwszy sezon serialu Stworzona do miłości to kawał dobrego seansu, który jest
świetnie zrobiony pod względem może nie kompozycyjnym, jeżeli chodzi o umiejscowienie sekwencji, bo tutaj można było to zrobić lepiej, ale jeżeli chodzi o scenografię, która jest zbudowana na bazie kontrastu, tak samo bohaterowie, niby na bazie kontrastu, niby antagoniści, ale tak nie do końca, bo znajdujemy paralele między bohaterami i jednak coś ich ze sobą połączyło. Także ja bardzo polecam ten serial, szybko się go ogląda i daje też do myślenia, jeżeli chodzi o kwestie nie tak bardzo dystopijne. I to by było już wszystko ode mnie. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych opinii na temat tej produkcji. Z tego, co widzę, nie jest aż tak bardzo popularna w Polsce, ale być może ktoś oglądał ten serial i chce zabrać głos. A ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!